Cześć, ja mam na imię Janek i witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Dzisiaj, jak widzicie, mamy dla Was coś specjalnego. Pokażemy Wam kilka świetnych gadżetów z naszego nowego katalogu świątecznego, na który wiem, że wielu z Was czekało. Więc zabiorę kilka ozdób choinkowych i zapraszam Was. Tak więc zaczniemy dzisiaj od tych świetnych świątecznych etui. To są etui typowo bożonarodzeniowe, ale wykonane ze świetnego silikonu, więc wielu Waszych znajomych może polubić ten typowo śnieżny design. Możecie je u nas znaleźć, wiszą na naszej choince. Jeżeli chcecie odwiedzić warszawską Arkadię, to znajdziecie je na pewno u nas na choince. W innych sklepach będą w klasycznym dziale z akcesoriami. Jak widzicie, Święty Mikołaj przyniósł nam już wszystkie gadżety, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Katalog świąteczny sam w sobie oczywiście znajdzie się w każdym salonie iSpot i również online. Znajdziecie tutaj mnóstwo różnych fajnych inspiracji dla Was, dla Waszych najbliższych. Warto coś takiego sobie przed świętami przejrzeć. A teraz zapraszam Was na wszystkie produkty. Skoro widzieliście już nasze świąteczne etui, być może zainteresują Was też nasze nowe kolekcje etui firmy Ideal. Jest to szwedzka firma, która robi świetne jakościowo etui, wykończone od środka miękką mikrofibrą i jak widzicie w bardzo fajnych wzorach. Może nie mnie powinniście o to pytać, ale z tego co słyszałem, taka kropka jest bardzo modna w tym sezonie. Jeżeli chodzi o prezenty praktyczne, być może słyszeliście, że Wasze nowe iPhone'y 8, 8 Plus i iPhone'y 10 mogą być ładowane w trybie Fast Charge. Czyli mniej więcej 50% baterii w ciągu pół godziny 45 minut. Do tego służą ładowarki bardzo mocne. Możecie też używać ładowarek od Waszych MacBooków, na przykład 12-calowych wersji. Natomiast tutaj macie ładowarkę firmy Energy, która ma dwa porty. Port USB i port USB-C, który służy właśnie do szybkiego ładowania. Będziecie również potrzebowali takiego kabelka, który będzie przejściówką z portu USB-C na Lightning do Waszego iPhone'a. Taki komplet to ładowanie szybkie, wielu urządzeń naraz i również łatwe w podróży, ponieważ ta ładowarka zawiera kilka różnych wejść zarówno do brytyjskiego standardu, europejskiego, jak i USA. Bardzo przydatne dla osób podróżujących i posiadających kilka urządzeń Apple'owskich. Dla tych z Was, którzy lubią ładować iPhone'y powerbankami albo po prostu muszą to robić, mamy tego typu kabelek. Bardzo krótki, 10-centymetrowy kabel, który zwija się w format takiej kłódki i z jednej strony posiada oczywiście port USB, z drugiej Lightning. Możecie takim kablem bezpiecznie i szybko ładować Wasze sprzęty z powerbanków. Tak krótki kabel również nie będzie się plątał niektórym paniom w torebkach. Jeżeli chodzi o prezenty praktyczne, to mamy dla Was też bardzo fajny zestaw firmy Kenu. Macie tutaj tak naprawdę bardzo przyjemny uchwyt samochodowy, który mogliście już widzieć w jednym z naszych wcześniejszych filmów. Jest to uchwyt montowany w kratce wentylacyjnej. Macie blisko i wygodnie Waszego iPhone'a z aplikacją mapy. Macie również tutaj ładowarkę na dwa porty USB. Jest to ładowarka do zapalniczki samochodowej i bardzo funkcjonalny kabel, który jest zarówno kablem micro USB, jak i Lightning. Dzięki temu Wasi znajomi posiadający Androidy też będą mogli naładować swoje telefony w podróży. Bardzo polecam Wam ten zestaw. Świetna jakość i bardzo fajna, komplementarna rzecz do samochodu. Kontynuując rzeczami praktycznymi na co dzień. To są rękawiczki, świetne do użytku podczas takiej zimowej pogody, jak mamy teraz. Są to rękawiczki, które pozwalają Wam na obsługę smartfonów, dlatego że mają wplecioną taką srebrną nić w najważniejszych miejscach. Tutaj macie takie fajne gumowe wzmocnienia, magnetyczne zapięcie na nadgarstek. Rękawiczki są świetnie wykonane i bardzo ciepłe. Chociaż w moim przypadku prawdopodobnie przydałaby się wersja L, a nie M. Jeżeli chodzi o prezenty dla osób, które są melomanami, mamy dla Was świetną propozycję od firmy Harman Kardon. Głośnik, który nazywa się Traveler i jest rzeczywiście bardzo przenośny i podróżny. Mały głośnik, tylko nieco grubszy niż iPhone, wykończony w super premium materiałach. Aluminium, skóra, bardzo wygodny wskaźnik naładowania.
jak słyszycie, dosyć donośny. Taki mały głośniczek też jest w stanie spokojnie rozkręcić niejedną imprezę podczas waszych podróży. Myślę, że jego wykonanie, jakby sposób prezentacji, to będzie świetny pomysł na prezent. Nie zapominajcie, że osobami, które bardzo czekają na święta i prezenty, są również najmłodsi. Więc jeżeli macie w rodzinie lub wśród najbliższych dzieci, które lubią technologię, warto by było pomyśleć o takich prezentach jak na przykład nowy Sphero Mini. Możecie kojarzyć tą kulkę. Jest to kulka, która pozwala programować się i uczy dzieci programowania. To jest jej wersja mini. Bardzo przenośna, ze świetnym czasem pracy na baterii, w korzystnej cenie. Więc jeżeli jeszcze wasi podopieczni nie mają robota Sphero, może warto zainteresować ich taką wersją mini. Jest to nowość, ale już jak najbardziej dostępna we wszystkich salonach iSpot. Kontynuując temat zabawek edukacyjnych, mamy również coś, na co wielu z was czekało, czyli nowego robota Photon. Photon to świetna zabawka, ale jednocześnie narzędzie edukacyjne przeznaczone dla dzieci od naprawdę najmłodszych lat, 4, 5, 6 lat, która dorasta wraz z dzieckiem. Macie aplikację, która jest całkowicie darmowa do każdego Photona i ta aplikacja razem z dzieckiem rozwija jego umiejętności programowania. Przy wieku 12 czy 14 lat myślę, że już to będzie doskonały wstęp do tego, żeby naprawdę dziecko zaczęło po prostu programować. Photon został opracowany we współpracy z SWPS, w związku z tym macie pewność, że wartość edukacyjna jest tutaj realna. Dla tych z was, którzy tak jak ja uwielbiają zdjęcia lotnicze, takie jak za mną, mamy propozycję z dronem. To najnowszy dron firmy DJI, czyli model Spark. Spark występuje w wersji sterowanej tylko i wyłącznie smartfonem albo w wersji, która zawiera dodatkowy kontroler, dodatkowe baterie, dodatkowe rotory do silników. Jest to jeden z najnowszych dronów firmy DJI. Bardzo fajna, korzystna cena, świetny dwuosiowy gimbal i doskonała jakość zdjęć i filmów. Lata również bardzo szybko, co możecie zobaczyć w wielu testach. Chcielibyśmy dla was zrobić taki pełen test tego drona. Jeżeli na to czekacie, dajcie nam znać. Mam nadzieję, że podobały się wam inspiracje, które wybraliśmy dla was dzisiaj z tego katalogu. Pamiętajcie, że nasz katalog świąteczny jest dostępny w każdym salonie iSpot. Również szukajcie gdzieś tutaj linku do katalogu w wersji online. Życzymy wam świetnych pomysłów na prezenty. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.